Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić bardzo prosto w domowym zaciszu portret przy użyciu naszego iPhone'a. Ja fotografuję iPhone'em 10. Mamy tu już taką gotową scenkę, po prostu w moim salonie. Jest z nami moja narzeczona Amelia, którą będę fotografował. I teraz to jest dobry czas, żeby próbować robić zdjęcia w domowym zaciszu. I tak naprawdę do tego nie trzeba jakiegoś super zaawansowanego studia, super zaawansowanego aparatu, a tak naprawdę trochę światła dziennego. Światło dzienne tutaj będzie nam bardzo przydatne. W moim przypadku to jest po prostu okno balkonowe i tyle. Jeśli chodzi o tło, to akurat my wykorzystujemy obraz, który stoi u mnie w domu. W Waszym przypadku, jeśli nie macie takiego obrazu na przykład, równie dobrze może to być jakaś gładka ściana, coś, co nie będzie odwracało bardzo uwagi od fotografowanej osoby. Tutaj my nie będziemy fotografować jakby ze światłem, to znaczy Amelia nie będzie stała tutaj, z tego względu, że tam jest moja kuchnia, mój stół i ten bałagan w kadrze nie wyglądałby zbyt dobrze, więc starajcie się fotografować tak, żeby tło nie odwracało nam uwagi od naszego głównego obiektu, jakim jest dzisiaj Amelia, którą portretuję. Fotografujcie swoich współlokatorów, fotografujcie osoby, z którymi mieszkacie na co dzień. Mogą to być wasze dzieci, mogą to być wasi partnerzy, mogą to być wasi rodzice, generalnie osoby, z którymi na co dzień przebywacie, a każdy, myślę, że jakiś taki portret powinien mieć, nawet jeśli dana osoba nie czuje się zbyt dobrze przed aparatem. To, co będziemy wykorzystywać, to oczywiście mojego iPhone'a 10 i tutaj przyda nam się blenda. Blenda to jest nic innego jak płaszczyzna, która nam odbija światło. To jest akurat blenda fotograficzna, bo ja na co dzień zajmuję się profesjonalnie fotografią, ale równie dobrze możecie zrobić to na przykład z kartonu oklejonego zwykłą folią aluminiową. Nic nie stoi na przeszkodzie, a efekt, wierzcie mi, że nie będzie jakiś dużo gorszy. I teraz ta blenda, ona ma z jednej strony białą płaszczyznę, z drugiej strony płaszczyzna jest srebrna. I teraz, jeśli mamy dość miękkie światło, takie jak mamy dzisiaj, bo nie mamy tutaj jakiegoś bezpośredniego światła, które pada nam na twarz, jakichś takich ostrych promieni słonecznych, spokojnie możemy użyć srebrnej blendy. Natomiast jeśli to światło byłoby twardsze, z takimi bezpośrednimi promieniami, wtedy lepiej użyć białej blendy. I teraz zaraz zobaczycie to na ekranie tutaj. Pojawi się tam zaraz screencast z mojego ekranu. Zobaczycie, jak będzie wyglądało wypełnienie w tym momencie tych cieni, które pojawiają się tutaj, bo światło mamy z tej strony. No i wiadomo, że ta część twarzy automatycznie będzie trochę zacieniona. Natomiast dokładając tę blendę, nie dość, że w oku pojawia się ładny blik, to dodatkowo wypełniają nam się te cienie. Ja tutaj celowo jeszcze zostawiłem taką żarówkę. To jest żarówka typu Edisona. Ona będzie nam tutaj dawała taki lekko ciepły zarys na tej sukience i na włosach. Myślę, że będzie to całkiem ładnie wyglądało. Ja na początku użyję aplikacji naszej systemowej, bo iPhony mają naprawdę fajny tryb portretowy, więc włączam nagrywanie mojego ekranu, włączam aparat i na początku zrobimy zdjęcie tak, żebyście zobaczyli, w jaki sposób ono może wyglądać źle i jak bardzo szybkim sposobem możemy sprawić, żeby ono wyglądało lepiej. Teraz w tym momencie mam szeroki obiektyw i akurat szeroki obiektyw niezbyt nadaje się do fotografowania portretu. I teraz jeśli chciałbym zrobić bliski portret, no to musiałbym podejść tutaj i zrobimy takie zdjęcie. No i zobaczcie, że ono nie jest zbyt udane. Co innego, jeśli wyciągnę, to znaczy użyję tego obiektywu razy dwa. Bądź przełączę się do trybu portretowego i ten tryb portretowy dodatkowo lekko rozmyje mi tło. Poproszę Amelię, żeby troszeczkę bliżej tutaj podeszła. I teraz zrobimy zdjęcie w trybie portretowym. Ok. I to będzie na razie zdjęcie bez blendy. Ok. Jeszcze jedno. Ok. I teraz dołożymy blendę. I ta blenda tutaj bardzo ładnie zaświeciła mi, rozświetliła mi drugą stronę twarzy, jak również dała blik w oku. Jeszcze jedno. Świetnie. Bardzo ładnie ono wygląda, mamy ładnie rozmyte tło. Ładnie to wygląda, zresztą sami ocencie. Teraz włączę jeszcze Adobe Lightrooma. I tutaj akurat w Lightroomie nie mam możliwości
rozmywania tła. Więc przejdę sobie w tym momencie do robienia zdjęć i teraz muszę sprawdzić, jak wyglądają parametry. Włączmy możliwość regulowania ISO. I teraz patrzę, że przy ISO 100 mam czas 1,53 sekundy. To zapewni mi, że zdjęcie raczej nie będzie poruszone. Dodatkowo pracuję przy teleobiektywie. Zobaczcie tutaj, że mamy po prostu teleobiektyw. I dzięki temu mamy dużo ładniej zachowane proporcje przy fotografowaniu portretu. Teraz dołóżmy naszą blendę. OK, i zróbmy zdjęcie. Pogodnie. I zrobię troszeczkę szerzej. No i moim zdaniem ten efekt, co prawda tutaj nie mamy rozmytego tła, ale wygląda naprawdę nieźle. Teraz zróbmy zdjęcie w gorszych warunkach oświetleniowych, a pokażę Wam, jak to zrobić z bardzo prostą lampą. Zasłoniliśmy zupełnie okna, praktycznie nie trafia nam tam światło dzienne. Mamy tę samą scenę i zobaczcie, użyłem takiej bardzo prostej lampy. Możecie ją kupić w internecie, to jest zwykła lampa LED-owa, bardzo tania, z białą parasolką i statywem. I to jest nasze sztuczne oświetlenie. Dodatkowo będę używał tej mojej blendy, żeby wypełnić te cienie, które pojawiają się w tym momencie pod brodą, więc będziemy używać takiego bardzo prostego schematu oświetleniowego. Co ważne, ta lampa ma temperaturę barwową mniej więcej światła dziennego, czyli około 5500 kelwinów, dzięki czemu nie będzie problemu z kolorami. I teraz znowu włączę sobie nagrywanie mojego ekranu. Na razie włączę klasyczną aplikację fotograficzną, przejdę do trybu portretowego i zaraz zrobimy pierwsze zdjęcie, przy czym właśnie dokładamy tę blendę tutaj od spodu. OK. I teraz robimy zdjęcie. Jeszcze ze dwa. OK. I teraz zrobimy coś bardzo podobnego przy użyciu Lightrooma. OK. Włączamy tryb fotograficzny. No i tutaj sprawdźmy sobie nasze parametry. I teraz ja przestawiłem ISO na 200 z tego względu, że tutaj tego światła jednak jest trochę mniej niż tego światła naturalnego, przez co obawiałem się, że może poruszę to zdjęcie. No i przy ISO 200 wychodzi mi czas około 1/100 sekundy. Może damy ISO 160, też powinno być bardzo w porządku. Dobrze. I teraz takie samo ustawienie, tylko tak. Amelia, jakbyś odgarnęła sobie jednego włoska z oka. Dobrze. Trzeba właśnie zwracać na takie rzeczy uwagę. OK. I teraz robimy zdjęcie. Lekko pod kątem, tak żeby było widać też kawałek tej lampki. OK. I teraz jakbyś spojrzała sobie jeszcze w tę stronę. Jeszcze zrobię delikatnie z większej odległości. Zobaczcie, no tutaj tego miejsca dużo nie mam. OK. I jeszcze na mnie. No i świetnie. Zobaczcie, że tak naprawdę fotografując na kilku metrach kwadratowych naszego salonu jesteśmy w stanie zrobić całkiem fajne zdjęcie portretowe, zarówno przy użyciu światła dziennego, jak i światła sztucznego. Teraz usiądźmy, pokażę Wam, w jaki sposób mogę wyedytować to zdjęcie przy użyciu wspomnianego Adobe Lightrooma. No dobrze, skoro zrobiliśmy zdjęcia portretowe, warto byłoby z nimi coś dalej zrobić. Użyję do tego dwóch aplikacji. Pierwsza to ta klasyczna zdjęcia, druga to będzie Adobe Lightroom. W zdjęciach mamy te zdjęcia, które robiłem w trybie portretowym i teraz trzeba nacisnąć po prostu edycja na górze takiego zdjęcia. Następnie możemy zmieniać tutaj światło. Mamy klasyczny tryb portretowy. Mamy również światło studyjne. Ono daje takiego fajnego kopniaka temu zdjęciu. Ono jest takie bardziej wtedy przejrzyste, jaśniejsze, tak jakbyśmy niemal robili je w studiu. Mamy też światło konturowe. Ono wtedy bardziej przyciemnia tutaj kontur samej twarzy i bardziej uwydatnia jej środek. Mamy światło sceniczne. Wtedy mamy usunięte tło. I światło sceniczne monochromatyczne, też całkiem fajnie to wygląda, aczkolwiek te światła sceniczne, one najlepiej nadawałyby się do takich zdjęć, gdzie to tło rzeczywiście byłoby ciemne. Tutaj to tło ciemne nie było, więc ja myślę, że na razie zostawimy sobie to światło naturalne. Następnie obok mamy możliwość zastosowania wielu korekt, czyli mamy autokorekcję, która porusza nam kolejne suwaki, to znaczy
Mamy tutaj ekspozycję, blask, światła, cienie, kontrast, jasność, punkt czerni, nasycenie, dynamika, ciepło, tinta, ostrość, szczegółowość, redukcja szumu i winieta. I myślę, że tutaj zaczniemy od nałożenia delikatnej winiety, tak żeby troszeczkę przyciemnić brzegi kadru. Następnie przejdziemy sobie do tych bardziej podstawowych elementów. Tutaj już ono zostało automatycznie wykorygowane, natomiast ten blask, który tutaj się pojawił, on wtedy wyciąga więcej szczegółów z cieni i ze świateł. Ja bym troszeczkę zmniejszył wartość właśnie tego parametru. Następnie światła, one tutaj przyciemniając je, wraca nam dużo szczegółów z tych jasnych partii, które były na twarzy, więc przyciemniając delikatnie światła, fajnie się tutaj dzieje na tym zdjęciu. Cienie. Z kolei tutaj możemy przywrócić właśnie te szczegóły, które może w związku z dość dużym kontrastem sceny mogły nam zniknąć i one tutaj nam bardzo ładnie wróciły. Kontrast ja bym delikatnie zmniejszył na tym zdjęciu, jak również delikatnie zmniejszę jasność i troszkę zmniejszę nasycenie. I teraz moim zdaniem to zdjęcie wygląda już naprawdę ciekawie, a tak naprawdę ruszone było tylko i wyłącznie kilka suwaków. Zapisujemy to zdjęcie. Jeszcze raz wejdę w jego edycję, bo mamy tutaj jeszcze możliwość stosowania różnych filtrów. Mamy żywy, żywy ciepły, żywy chłodny, więc jeśli chcecie zrobić to bardzo szybko, a osiągnąć taki całkiem fajny efekt, na przykład analogowego zdjęcia, to spokojnie możecie skorzystać z tych filtrów, które macie wbudowane w standardową aplikację zdjęcia. Ale jeśli chcemy edytować zdjęcia w formacie RAW, czyli te, które robiliśmy aplikacją Adobe Lightroom, to przejdziemy właśnie teraz do tej aplikacji. Mam tutaj wybrane takie zdjęcie i teraz od razu Wam powiem, że zdjęcia robione Lightroomem, one w pierwszym momencie nie będą takie zbyt przyjemne, bo ten format RAW, czyli zapis takiego bezstratnego pliku, on będzie bardziej surowy i będzie po prostu mniej dobrze wyglądał. Ale tutaj mamy bardzo podobne suwaki, jak mieliśmy w klasycznej aplikacji zdjęcia. Co prawda aplikacja jest po angielsku, ale każdy, kto zna kilka słów po angielsku, bez problemu to ogarnie. Mamy możliwość automatycznej edycji zdjęć, natomiast ja tego nie będę w tym momencie robił. Przejdźmy sobie do zakładki Light i tutaj mamy możliwość regulowania ekspozycji, kontrastu i znowu jasnych, ciemnych partii, najjaśniejszych, najciemniejszych. Mamy też krzywą tonalną, ale na potrzeby takich podstawowych filmów nie będę tego tutaj ruszał. I to, co ja bym zrobił, to bym przywrócił trochę szczegółów z jasnych partii, przesuwając suwak Highlights w prawo, w lewo, delikatnie zwiększę kontrast na tym zdjęciu, delikatnie podbiję szczegóły z ciemnych partii i teraz przejdę do zakładki Color. I tutaj ociepliłbym to zdjęcie, czyli przesuwam suwak od temperatury barwowej w prawo i zobaczcie, jak ładnie się ociepliło to zdjęcie. Następnie myślę, że jeszcze wrócę do zakładki Light i delikatnie rozjaśnię całe zdjęcie. OK. I teraz przeszedłbym jeszcze do zakładki koloru i tutaj troszeczkę zmniejszę vibrance, czyli jaskrawość tego zdjęcia. I teraz zobaczcie, że kiedy dłużej przytrzymam ekran smartfona, konkretnie moje zdjęcie, to mamy przed i po. I zobaczcie, że ruszając tak naprawdę tylko kilkoma suwakami, mamy bardzo ładny efekt. A jeśli chcemy zrobić coś też bardzo ciekawego, ale nie do końca mamy dużą wiedzę na ten temat, spokojnie możemy skorzystać albo z profili, albo z presetów. Profile mamy tutaj na samym początku i mamy tutaj na przykład profil Artistic 05 i on dodaje nam takiego brązowego wyglądu naszego zdjęcia. Natomiast jeśli to jest jakby pierwsza opcja, drugą opcją jest na przykład użycie presetów, przy czym presety to jest zbiór poruszonych suwaków w Adobe Lightroomie. Ja mam tutaj swoje przygotowane presety, one są dość mocno zaawansowane i wrzucę Wam w opisie tego filmu preset, który bardzo często wykorzystuję. Jest to preset, który nazywa się Boho. On dodaje takiego mocno brązowego charakteru. Z jednej strony mamy też dość mocno przygaszony kontrast i dość ciemne cienie. I zobaczcie, jak teraz to wygląda. Tak jest przed, tak jest po. Według mnie to zdjęcie już ma teraz jeszcze więcej klimatu. Spokojnie możecie wrzucić do Waszego Lightrooma ten preset i zobaczyć, jak on będzie działał. Więc to tyle, jeśli chodzi o naszą fotografię portretową. Zobaczcie, że w tak małym miejscu zrobiliśmy takie fajne zdjęcia. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.